Robimy sobie zlot Transformersów w Forza Horizon 4. Kurde, nie mogę się utrzymać. I będzie on polegał na tym, że musimy zrobić sobie samochody z filmu Transformers, obojętnie jakiego. I muszę wam powiedzieć, ja jeszcze nie zrobiłem nic. Więc chodźmy sobie, obejrzyjmy sobie jakiś zwiastun Transformersów. O dobra, Transformers Carlist, co to będzie? Tylko wiesz, chcę zobaczyć, jak one wyglądają przy okazji te zwiastuny, no nie? Dobra, tak wpiszmy, to pewnie szybciej wyszukamy w ten sposób, nie? Ty to masz łeb. Łeb jak sklep. I tu mam wszystkie scenki powycinane. Człowiek, pewnie, że tak. Tak trzeba było zrobić od razu. Dobra, macie ten Mustang, czy to nie wiem, co to jest. Jest w Dekru 2 niestety. Tutaj go nie ma. Jest jakieś Ferrari, to jest chyba Italia. Tu nie wiem, co to jest. To jest jakaś, co to jest? Ma znaczek korwety jakby? Dam na pełny ekran, żebyście widzieli. Co to jest za samochód? Ja nie wiem. SLS? Proszę, jest trochę tych samochodów. Mówiliście, że jest mało autek, ale nie jest tak źle. Jest SLS-ik taki srebrny. No, malowanie nie będzie trzeba robić dużego, prawda? Macie tu... No to musimy już w ATS-ie zrobić taki zlot tych Transformersów, bo to jest chyba Optimus Prime, no nie? Więc no, tu jest Solstick Pontiac, jego chyba w Fordzie nie ma. Tu jest Centenario, proszę bardzo, Centenario macie. Tu macie Camaro... Ono chyba jest, no nie? Kurde, hej, tego chyba nie znajdziecie. Właśnie niestety, o Jezu, co to jest? Jakieś Batmobile, nie? To jest Impala, nie wiem, Chevrolet jakiś jest. Ty, ale on nie ma go? Może jest w Fordzie. Tylko nie przerobicie go tak, kurde, nie ma szans. O my god. No Camaro. To jest tu nowe już Camaro. Aston Martin, DB10 chyba, SLS. I co? No jest trochę tych samochodów do wyboru. Co wybierać? O, tutaj macie starego Mustanga. Macie starego Mustanga. Proszę bardzo, na policyjnego można zrobić. SLS-a bierzecie, tak? Tutaj znowu ten Pontiac, Camaro. I tutaj jakaś hardkorowa ciężarówka. Z ciężarówkami ciężko, bo nie ma dziobatych ciężarówek chyba, nie? Można by było jedynie zrobić z Mercedesa tego takiego, no, takiej ciężarówki nie ma w Fordzie, niestety, no, nie znajdziesz. GMC też chyba nie znajdziemy za wiele. Coś podobnego jest do tego, no nie? Do tego GMC w Fordzie, z tym, że nie jest to pick-up, a taki cały zabudowany. Jakie wielkie auto, ja pierdolę. Zobacz, jaki wielki. Kurde, to jak to jeździ w ogóle? Ty, a to? Zobacz, jakie dziwne. Coś podobnego do tego można zrobić w Fordzie. No nie, bo jest jedna taka ciężarówka, na przykład to Volvo. Z rakietami, kurde. Jest McLaren 12C, czy C12. Zobacz, czerwoniutki. Ekstra. I ten Mercedes jest przepiękny. To na ostatnim zlocie ktoś sobie wziął i mnie zainspirował do tego, żeby zrobić taki zlot w Fordzie. Piękna sprawa, naprawdę. Jak ktoś go weźmie, będzie super. Camaro w sumie, zobaczcie, macie kilka generacji Camaro, no nie? Możecie wybierać. I to jest coś dziwnego, to jest jakiś samochód koncepcyjny, ja nie wiem, co to jest. Bardzo fajny, tak słuchaj. Corvetta chyba koncepcyjna. Niektóre koncepty są genialne, co? Z wyglądu. Jezu, jakby taka była Corvetta, byłoby super. Dobra, nieważne. Mamy już. Teraz nie gramy w World of Warships, później sobie pogramy. Mamy, ja już wiem, co biorę. W Google jakieś Bugatti pokazują, tak? O, jest! Jest Optimus Prime już! Pięknie! Camaro są, jest Charger koło mnie. Co tu jeszcze koło mnie lata? Jest Italia, to jest chyba Italia, tak mi się wydaje. Ferrari. Jest SLS-ik, jest GTR, jest pięknie. No dobrze, to dajcie mi tak sekundkę, ja tylko wezmę sobie swoje auto. Ja już sobie wybrałem. No yeah! 12C. Proszę bardzo. DB11 srebrny jeszcze się znajdzie. No właśnie, ej, sporo jest tych samochodów. No każdy znajdzie swój unikalny samochód, czy nie? Tak, kolorek będzie trzeba zmienić, dlatego ja sobie zajadę do tuningowni, na spokojnie. 12 osób już jest na tym, wszyscy są w klubie, pięknie. Zajadę sobie do garażu i ten samochód przerobię. Tylko muszę gdzieś tutaj na przełaj, żeby nie tracić czasu. Wiecie co? Zrobimy tak. Ja sobie wyszukam, zobaczę, czy ktoś zrobił... Bo to może nie być jakaś tam... Po prostu może być kolor zwykły, no nie? Piszmy tu... Zobaczymy, co nam wyszuka. No i są jakieś rzeczy. To chyba nie od tego. Kolor damy inny. Dobra, no to dajmy po prostu kolor.
czerwony i gitarkę. Jeśli chodzi o felgi, to właśnie nie wiem, czy coś zmieniać, czy zostawić tak. Te transformersowe samochody przeważnie mają czarny kolor na tym, na szybach. Po prostu mają przyciemnione maksymalnie, więc my też tak zostawimy. Panato, chcecie tablicę? Zwiększacie ilość tych do maksa i wpisujecie 1% klub. I patrzcie na to. Patrzcie, ile macie naszych klubowych tablic. Wybieracie, którą chcecie. Ja wybieram sobie dubajską. Nie wiem, jaką wybrać. Do wyboru, do koloru. Do każdego samochodu dopasujecie. Do każdego klimatu. Tyk, zapisujesz. I już masz rejestrację klubową na swojej furze. Dobrze, ja mam furę gotową. Oh shit, no te loga Lidla, Biedry mamy tutaj. Poszukajcie sobie czegoś fajnego. Można całe malowanie klubowe zrobić na samochodzie z tych naklejek. Leciutko. Sprawdźcie sobie to. I fura gotowa. I trochę za duża chyba ta tablica, nie? Jakieś miejsce fajne dla transformersów. Gdzie się transformersi spotykają? Gdzieś na uboczu, no bo oni nie chcą, żeby ich nakryto. To może chodźmy sobie do kopalni, do kamieniołomu. Dobra? Ja mam niestunigowany samochód, on nie ma jakichś tam. Możecie wyprzedzać, ale generalnie jedziemy sobie tak spokojnie, no nie? Ej, ale ta gra wygląda. Jezu. Ja dzisiaj grałem sobie w GTA Online na PlayStation 4 i powiem wam, że jak wbiłem do tej gry teraz, jakie detale. A w ogóle jak chcecie, to zobaczcie sobie najnowsze screenshoty. Na Facebooka dzisiaj wrzuciłem. Z trybu fotograficznego. Kozak z Forza Horizon 5 oczywiście, bo nie powiedziałem o tym. Wrzucili screenshoty z Forza Horizon 5, jakie można zdjęcia robić. Mam nadzieję, że one nie są jakieś przekolorowane, że tak będzie faktycznie ta gra wyglądać w trybie zdjęciowym. Bo jest kosmos, jest totalny kosmos. Optimus ciśnie, no jest jeden Optimus. No wiecie, tutaj nie da się zrobić tak dokładnie, bo nie ma takiej ciężarówki typowo z dziobem, no nie? Ale jest Optimus. Spoko ten McLaren wygląda. Model znaczy się tego auta, naprawdę bardzo ładnie. Jezu! Wszyscy klubowicze, bardzo ładnie. Jezu, jakie drifty, zobacz gościa. Jakie wersje będę kupował? No, oczywiście na wypasie. Ten jak poleciał, co to było? Kurde, ktoś ma tu lagi straszne. Muszę sobie trąbik jeszcze zmienić. O, kogoś wyrzuciło chyba za słaby internet. Tego co lagowało, nie? Wyrzuciło go z konwoju automatycznie. Dwa takie same Mercedesy cisną? No wiesz, zdarza się, że ktoś wziął, że ktoś może wziąć takie same, wiesz, samochody. No to się zdarza. Jeszcze raz zaplot do konwoju. Jak dojedziemy na miejsce, to wyślę, okej? Patrz z tyłu. Jest Aston Martin! O kurcze, jest Ferrari. Jest jedno Ferrari, jest jeden Aston Martin, jest Centenario nawet. Proszę bardzo. Jedziemy według GPS-u, chyba będzie najprościej. Spokojnie, spokojnie chłopaki. Jest Aston Martin, DB11. Aha, a trzy takie same Mercedesy są nawet. A tutaj nietematyczny trochę. Model tylko się zgadza. No, macie link do Discorda teraz na czacie, jak chcecie. Tam macie informacje o zlotach, o tym, kiedy jest zlot, jak się do zlotu dołącza. Tam wszystko jest. O, burek zahaczyłem.
po takich wertepach. No ale Transformersi też jeżdżą tymi samochodami po wertepach. Znaczy oni chyba wolą przemienić się w robota i jakoś przelecie. A nie, czekaj, oni nie latają. Ci dobrzy. Właśnie ciekawe, ale ktoś ma w ogóle Decepticona? Chyba nie ma Decepticona. Którzy to są Decepticoni? Ale mi się podoba ten samochód, kurde. Pierwszy raz go zobaczyłem chyba w grze Need for Speed... Nie, czekaj. Need for Speed World, tak, dobrze. Need for Speed World to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem ten samochód. Jest GTR, trzy chyba GTR-y są. Ale SLS też jest. Dobra, musimy sobie tutaj znaleźć jakieś miejsce do spotkanka, gdzie się zatrzymamy i ustawimy jakoś. SLS to Decepticon, tak? Autoboty to te dobre, tak, no. Dobra, jesteśmy na miejscu, to gdzieś tutaj zrobimy, takie dzikie spotkanie. O, tu jest trochę takiego miejsca na zlot. Wszystkie fury brudne. No nie, żeśmy wjechali w takim błocie. Wow. Ciężko jest się ustawić, no kolizje są nieodłącznym elementem zlotów. Czy byśmy robili je w Fordzie, czy byśmy je robili je w GTA, zawsze są jakieś kolizje. Także nie gniewajcie się jeden na drugiego, bo zdarza się po prostu. Się próbuję ustawić do tego Mercedesa. Dobra, ja jeszcze raz wyślę zaproszenia i skoczę sobie popada. Bo będziemy musieli to pooglądać wszystko. Ja wam coś powiem, jak ten pad mi spada, to on się psuje tak, że nie można go od razu naprawić. Ale po jakimś czasie się naprawia i potem już działa normalnie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No dobra, no to zobaczmy, co macie za fury. Drona odpalę i jedziemy po kolei. Pamiętam, jak kiedyś wywalałaś sklep za kolizję. No wiesz, jak ktoś strasznie dużo robił kolizji, się specjalnie rozwalał, no to trochę słabo, no nie? O proszę, dojechał jeden spóźnialski. Kolejny... Co to? Ej, on wygląda na Mercedes? Aha, dobra, to był Mercedes. Mateusz się tu wbił, co ty, Mateusz? What the fuck? Co jest? Tu zaraz poleci banik na tym, na ekipie. Zobacz, jak się wpychał. Tak nie można. Dobra. Lecimy od początku. Mamy Camaro. Nie wiem, czy to jest... Ale te Camaro jest takie wyjątkowe, bo zobaczcie, tutaj mamy znaczek. Camaro Z28. Zobaczcie na to. To jest chyba to najnowszy, ten najnowszy model, no nie? Albo jeden z nowszych na pewno. Wygląda sobie tak. W Transformersach też ten model był. Tutaj mamy DB11, Aston Martin. I to jest chyba Decepticon, co? Tak coś mi się wydaje. Decepticon. Tu mamy Volvo. No jedna z kilku ciężarówek w Fordzie Horizon 4. No niestety nie da się tutaj zrobić tak dokładnie tego malowania, no bo nie mamy tego wielkiego dzioba, no nie? Więc jest, powiedzmy, że to jest Optimus Prime. Ale jest napisane, zobaczcie. Jest napisane z przodu Optimus Prime. Także nie ma żartów, no. Tutaj ziomeczek się postarał jak mógł. Jakie opony ma ta ciężarówka? Ty faktycznie, co to za opony, gościu? Dragowe jakieś? Teraz nie widać dobrze. Dobra, jest mój MC12, 12C. Tutaj są dwa GTR-y. Które ma lepsze malowanie według was? Oba chyba takie same mają, co? Chyba jest dokładnie to samo, tak to wygląda. Jest SLS-ik od Decepticonów. Zrobiony chyba w trochę takim chromie jakby. Jakiś taki mocno błyszczący metalik, no nie? Ten Aston to nie Decepticon ani Transformers? Jak nie? Aston Martin DB11 jest normalnie w Transformersach, chyba. Nie no, jest, czy nie? Widzieliśmy go na zwiastunie, to może nie był ten. Słuchajcie, mamy pełny konwój już, 12 osób jest. Decepticon jest Aston, to co wprowadzacie w błąd? Wszystko jest. Kolejne Camaro. Tu inne malowanie, zobaczcie. To Camaro ma inne malowanie i to Camaro ma inne malowanie. Które jest prawdziwe, waszym zdaniem? Pierwsze czy drugie? Aha, w ostatnim rycerzu był Aston Martin, tak? On był sługą tego dziadka, Aston Martin. Oba prawdziwe są! No ciekawe, czyli może z różnych filmów, z dwóch różnych filmów te Camaro są. Tutaj mamy Italię, też ją gdzieś tam widzieliśmy. Ozar sobie wbił, fajnie. I tutaj mamy zupełnie nie... nie wiem, co to jest. Zupełnie nie z tej bajki, no nie?
GTR. Nieprzygotowany. Wystarczyło wziąć kolor inny. No ten to nie jest z filmu. Tutaj mamy Centenario. Te takie super sportowe samochody to przeważnie są Decepticonów, no nie? I kolejny Mercedes. Co mamy aż raz, dwa, trzy, cztery? Nie, czekaj. Raz, dwa. A ten się tu przestawił. Były jeszcze wokół... Przy ciężarówce były dwa Mercedesy. Teraz widzę tego i gdzieś jeszcze był trzeci chyba. Dobra, no musimy zrobić zdjęcie teraz. No nie pasuje, no coś tu tutaj pomylili. Jeden zły samochód wziął, no. A tylko jeden, to dobrze. A, ma tryb drona, dobra. Czemu ja jestem w nim? To ja stanę na końcu. Stanę sobie tutaj koło Camaro. Bo tam widzę, że paru chłopaków było w tym, w trybie drona. I dlatego pewnie go nie widziałem, nie? Kurde. Powinien być taki wyścig w Fordzie, Decepticony kontra Autoboty. Byłoby super. Dobra, robimy zdjęcie. Zobaczmy, czy będzie wszystkich... Widać wszystkich, kozas. Jak tu was uchwycić? Od strony tego Mercedesa spróbujmy na samym początku. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery Mercedesy są. Ukryć kierowców, dobrze, zaraz zrobimy. Czy może tak od przodu? Fajnie by było jakby jedni z jednej, drudzy z drugiej się. Ej, spoko wygląda ten krajobraz tutaj. Pasuje do Transformersów, no nie? Taki surowy. Ukryjemy kierowców. Światło możemy zostawić włączone. Niech ludzie auto myją. No niestety, niestety. Tutaj wjechaliśmy w taki brud. W zasadzie w Transformersach to te wszystkie samochody są dość czyste, no nie? Proszę bardzo. Mogę umyć ich auta, tak? Dobra, to zaraz zrobimy jeszcze jedno zdjęcie z umytymi. Jak się to robiło? Jak się to myło? Fokus na auto i resetuj uszkodzenia. Okej, dzięki. Ty, o kurde, faktycznie. Ale dziwne. Czekaj, nie to chciałem zrobić. Nie wiedziałem, że tak można. Trzeba fokusować. Patrz, od razu czyściutkie, ekstra. Wszystkie autka wam pomyję, nawet moje. Moje chyba najbardziej brudne. Patrz, zupełnie inny samochód. Ten umyty. I Centenario chyba wygląda na nie. Nieumyte. Okej, okay. No i wszystkie umyte, proszę państwa. Zobacz. Z góry by wyglądało super zdjęcie. Jeszcze wiecie, jak możemy zrobić? Możemy zrobić tak. To dziwnie wygląda teraz na streamie, ale fajnie będzie wyglądało, jak się to zdjęcie głupie się steruje. Nie, bo my jesteśmy bardziej tak w ten sposób ustawieni. Jak sobie przechylicie głowy albo telefony, jak oglądacie na telefonie teraz, to i zablokujecie obracanie ekranu, to będziecie widzieli efekt. Ja jeszcze dobrze tego nie widzę i muszę przekręcać dziwnie głowę. Także sobie chyba zaraz kark złamię czy coś. Tutaj dajmy na fokus na to Camaro. O, i pięknie. Jak się przechyli, to kozak, no. Uda się, tylko moglibyśmy być równo ustawieni, ale to ciężko tutaj tak w Fordzie ładnie ustawić. Dobrze, zapisujemy, pyk. I co, chcecie wyścig czy wyścigi drag takie zrobić w jeździe dowolnej? A może coś innego macie ochotę? Może robimy wyścig z punktu, a nie, to ciężarówka będzie miała ciężko, jak wyścig z punktu do punktu, no nie? Możemy też zrobić chyba wyścig pokazowy. Dragi, tak? Dobra, to możemy zrobić dragi. To zrobimy dragi, może już wyznaczę miejsce. A, jezioro nie jest zamarznięte niestety. O, może zrobimy dragi w ruchu ulicznym tutaj, w tym miejscu. Będziemy startować i zrobimy dragi w ruchu ulicznym, bo tam jest taka długa, prosta. Tylko ja sobie przełączę chyba z H-shiftera na sekwencję. Będzie mi łatwyk. No i teraz to tak jak powiedziałem, w McLarenie chyba nie ma manuala, no nie? Jest sekwencja albo automat. Skoki narciarskie, a właśnie, tam można robić skoki narciarskie. Jak się ma dobrze zrobiony samochód, to można, wiesz, ostro tam polecieć. Najgorzej to będzie miała ciężarówka, bo ciężarówka nieporobiona jest. Co do ciężarówki możemy dobrać? Coś same Mercedesy, McLareny, jakieś, wiesz, hardkorowe samochody. Z ciężarówką najlepiej będzie, jak się będzie ścigało jakieś Camaro nieporobione, no nie? Bo Camaro nie jest takie szybkie. No Igorek, ja cię rozumiem, no. No niestety, tak jakoś się złożyło, że... Będę odliczał. Było równe ze startem. No właśnie z tym odliczaniem, wiesz, na streamie teraz są opóźnienia, no nie? I tak ciężko to odliczyć. Jedziemy. Jazda niezgodnie z przepisami. Wiecie co, musimy sobie w Dekru 2 zrobić zlot i jazdę przez całe Stany Zjednoczone. Co wy na to? Nie wiem, macie w ogóle Dekru 2? Gracie w Dekru 2? Tam możemy sobie taki zlocik zrobić. Byłoby naprawdę fajnie. Bo mamy, wiesz, duży świat. Tylko, że tam nie można dodawać się tak jak tutaj, no nie? To jest takie trochę słabe. No ale jest jak jest.
Ja bym sobie wtedy na kierownicy pograł, bo... Bo na padzie w The Crew 2 normalnie gram, tylko jak robimy jakiś zlot czy coś, to wtedy się przesiadam na kierownicę i jeździmy sobie na spokojnie. No tam jest ogromny świat. Samochodów dużo pododawali, niedługo będzie update we wrześniu do The Crew 2. Takiego cruza zrobić, no dokładnie, dokładnie, o to chodzi. Patrz, Teniak driftem poleciał. Zobacz, jaki master. Jakby nie wypadł, to naprawdę spoko. Fajnie to wszystko wyminął. Ekstra. Ciekawe, czy uda nam się tutaj dragi zrobić. Bo to nie będą takie dragi, wiesz, fajne. To będą takie dragi niefajne. W ruchu ulicznym. No, będzie trzeba uważać. Ciężarówka ma niestety najgorzej w tym wypadku. Ale spoko, to jest takie, wiesz, spotkanie przyjacielskie. No, tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś tam wygrał czy przegrał. Tylko żebyśmy sobie po prostu postartowali razem. Ja też mam nieporobiony samochód. Mój samochód jest totalnie, wiesz, fabryczny. Także tutaj, no, nie porobimy. Okej, okay, ustawiamy się tak. Staramy się ustawić na poboczu. Czy jak? Od razu się ustawiamy tak jak do dragu. Jak robimy? Bo kurczę, będzie tu samochód, znaczy ruch uliczny tutaj będzie nam przeszkadzał trochę. Na poboczu, okej, okay, no to spróbujmy na poboczu, spoko. Jak się będziemy startować? No musimy na klakson się startować, będzie najprościej. Dobra, ja się ustawię za Camaro. Ale ta grafika tu wygląda, ja cię pierniczę. A to jest dopiero czwórka. W piątce będzie jeszcze lepsza grafika. To jest po prostu kosmos. Ej, Golfy, tamte samochody nie potrafią nas wyminąć z przodu, co jest? Tylko, że ja mam głupi klakson. Nie taki... Mógłbym sobie normalny ustawić, na następny zlot sobie ustawię normalny klakson. No już teraz nie będę się tam, wiesz... Dobra, pierwszy widzę tam Sebix, jest z Igorkiem, chcecie się tak ścigać? No ja myślę, że trochę słabo będzie, no nie, bo Igorek jednak ma trochę gorszy samochód. Może inaczej, ja na razie nie będę się z nikim ścigał, tylko po prostu zobaczę, jak wy będziecie startować. Ustawię się całkowicie tu z boku i będę latał dronem, okej? Okay? Ja będę kamerzystą. To głupio brzmi w sumie, bo nie, kamerzysta mówić teraz. Będę operatorem drona, będę was kamerował. O, dobra, czy dacie radę się wystartować? W sumie jak oglądacie streama, to będziecie mnie słyszeć jednocześnie, bo są mniej więcej te same opóźnienia. Ale chyba lepiej jak wystartujecie na klakson, co? Ten tir ma zaje fajną aerodynamikę. No, ta zdecydowanie. A patrzcie, jakie on ma opony. Poszedł, wystartowali, ja temu trochę drogę zajechał. Sebix dał mu fory. Pojechała ta ciężarówka, zobaczcie. Nie mogę ich dogonić. Czekaj, turbo? O, teraz mogę. Pojechali. Ciężarówka chyba wygrała. Sebix nie mógł opanować fury. Może do driftu ma zrobioną. Zniknęli mi ty. Ale dziwne. Dobra, wracamy. Za górką koniec. Tak, możemy tak zrobić, że za górką koniec, no. Dobra, lecimy dalej. O, samochodów kupa tutaj jest. To co, Camaro kontra Aston Martin? Nie wiadomo, jak są te samochody porobione, no nie? Jak są koksiarskie. Startujemy tak, jak jesteście chyba ustawieni, co? Najlepiej będzie. Przyznać się, kto ma AWD w samochodzie, który powinien mieć RWD. O, uwaga chłopaki! Kurde, uwaga, uwaga, nie zderzajcie się. Nie popsujcie nam fajnego szyku. Tu niestety mamy trochę tych samochodów. I ustawieni. Ale by kozackie zdjęcie teraz wyszło z tego. Wow, zobaczcie, jak wygląda to pięknie. Aż nieprawdopodobne, że to jest multiplayer, no nie? Ja naprawdę się jaram, bo dopiero co grałem w takie paskudne gry z paskudną grafiką. Jakiegoś Dead Space 1 z 2008 roku. O, tu nagle coś takiego, to wiesz. Masz takie porażenie nagle. Chillera tutaj na streamie, no nie? No właśnie, Twitch to dobry pomysł jest do zwrotu. Okej, okay, wystartowałem. Nie wiem, startować czy nie? Ja to rozumiem. Jeszcze raz. Kurde. Jaki fast start. No i co? I dobrze się bawimy. Ciężko. Widzę, że to jest drugie Camaro.
którym ciężko było wystartować. Ale widać, że przynajmniej napęd na ten, na tył ma. Dobra, tu była chyba 1/8 mili, powiedz. Do tego, do tej górki jest koniec draga, okej? Okay? Jaki drag w ogóle. Jest jedna z niewielu takich wąskich, prostych w Fordzie, gdzie można zrobić drag. W ruchu ulicznym, no tylko, że my ten ruch uliczny tutaj trochę blokujemy, przez co wiesz. Okej, okay, teraz GTR kontra... Kto? Kto chce jechać z GTR? Mercedes chce jeszcze walczyć? Mercedes widzę, że porobiony na dragi. Myśmy sobie tak wymyślili, żeby się zintegrować. Camaro wygrałem, no to nieźle. Ej, spokojnie tam! Oj, Maxio, bo wylecisz zaraz. Zaraz wylecisz. Tutaj staramy się nie wjeżdżać w innych, jak są poustawiani. Halo, dobra, możecie sobie startować. No dalej, 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 dalej! Były 3 sygnały! jeszcze raz spróbujcie. Tutaj na 2 wystartowali, ja nie wiem, o co chodzi. Tym razem ciężarówka przegrała. Ale ty nieźle daje ta ciężarówka. To ona na grubo jest porobiona, no nie? Nieźle. Dobra, kto dalej? Kto chce się jeszcze ścigać? Żeby tak wszyscy przejechali. Sebik, ty już byłeś! Ozar, dawaj z Mercedesem. Żeby wszyscy przejechali, no. Żelek jeszcze chce się... Z kim chcesz się ścigać, Żelek? Ty masz takie koksiarskie auto, to chyba każdego zrozwalisz na tym dragu. O, Mercedes jest, dobra. Tutaj mamy Mercedes kontra Mercedes i Ferrari kontra Ferrari. Golf chce się ścigać, zobaczcie! Ej, co jest? Chłopaki, uważajcie tutaj. Golf już wystartował. Będziecie mieli przeszkodę na drodze, także uważajcie. Dobra, możecie startować. Ależ pięknie wygląda ta Ferrarka, co? Ja nie mogę się napatrzeć. I poszli. O kurde, Mercedes miał zablokowaną drogę. To się nagrywa. Dzisiaj tematem zlotu, znaczy ten temat, tematem tego zlotu są Transformersy, a następny zlot zrobimy sobie zlot ekipy Freeza. Samochody stylizowane na ekipowe Freezowe. Nie wiem, jaki sobie zrobię i co sobie zrobię na tym samochodzie, zobaczymy. Dobra, jest SLS kontra GTR. Merc wygrał, tak? Oj, ci ładnie wystartowali, pięknie. Tutaj SLS-ik troszeczkę się zakopał. O, chłopaki, nie tegujcie się. Najlepiej to nie wracajcie tą drogą, tylko się teleportujcie po prostu. Tutaj wypadałoby powtórzyć tego draga, no bo ktoś jechał na czołówę, no nie? Słabiutko, słabiutko. Chłopaki fajnie wystartowali. Wytłumacz, że nie ma miejsc w konwoju. No nie ma miejsca, jest 12 osób w konwoju teraz. Ale zaraz zrobimy sobie nowy konwój do nowego zlotu, także na spokojnie. Dobra, kto tutaj teraz? Mateusz V8 i Warman. Jeden ma V12 wsadzoną, jakiegoś słapa. Ej, teleportujcie się chłopaki z powrotem, jak wracacie. Albo jeździcie gdzieś bokiem. Ten jak poszedł! Ej, końcówę, ten czerwony Mercedes miał lepszą, no nie? Czarny nie dał rady. Czarny miał lepszy start, tak jakby. Dobra, co tu jeszcze mamy? O, jestem ciekawy tego po... Co to za Camaro? Jakieś białe? Sebi, ty już byłeś! Nie zmieniaj koloru, myślisz, że cię nie poznam? Zobacz, zmienił kolor i myśli, że go nie poznam, no. Ale dobra, już niech będzie. Sebis kontra Centenario. No dobra, już jedź! Przecież śmieję się, no. O Boże, ludzie, uważajcie. No mówiłem, przenoście się albo jedźcie gdzieś bokiem, żeby nie uderzać tutaj. Bo wywalić z ekipy jest bardzo prosto, a na razie nie chcę tego robić. Razem trąbili. Ło, Centenario, napęd na 4 buty, Camaro w krzaki. Camaro też w krzaki? Pojawił się tam jakiś samochód chyba. Zderzenie było, kurde. No ładnie, ładnie. Tutaj start ładny, tylko trochę było samochodów na drodze, nie? Przeszkadzały. No dobra, to już chyba wszyscy przejechali, tak? Bo tu już widzę, że się powtarzają. Nie widziałem w akcji chyba jeszcze tego Astona Martina DB11. Albo sobie nie przypominam. Wydaje mi się, że nie jechał jeszcze. Ja jeszcze bym się z kimś przejechał, to chce ze mną polecieć, draga. Ja mam słaby samochód, więc mogę z ciężarówką pojechać. O, mam niestunigowany. Ty, Golf chce się ze mną ścigać. Z tym rowerem na dachu? Dawaj, jadę z Golfem. Ja jadę z Golfem. Ciężarówka ze mną jedzie? Dobra, to jedziemy ciężarówka. Jest, równamy się, pięknie. Jeszcze 2 starty i lecimy. O, prawie dobrze wystartowali. Ale się fajnie startują teraz chłopaki, zobaczcie, ekstra. Wygram z tobą, Lusek, no, bardzo możliwe.
Masz mocno porobioną tą ciężarówkę. Masz tak duży silnik jak mój cały samochód. Ja mam zatrąbić, ale mam głupi klakson. Przeszkadzajki! Chyba wszyscy naraz pojechali. Ale fajnie wracacie, chłopaki, super. No, bo tak to jak jedziemy, wiesz, potem na czołówę, to ciężko jest się na dragu wyminąć. Ej, wygrałbyś ze mną, gdyby nie ten samochód, no nie? Bardzo ładnie. Ej, ale strasznie mi się podoba ten McLaren, kurczę. Stęskniłem się trochę za tym modelem. Zawsze się wybiera już te takie koksiarskie nowe samochody. Się zapomina już o tych takich trochę starszych, no nie? Znaczy starszy. Który to jest rocznik? 10? Teraz zobacz. 11. No to w Fordzie to taki trochę starszy, no nie? Proszę bardzo, tu jadą. Wzią! Tu jeszcze radar jest. Pięknie. O, ja sobie stanę za Ferrari. Fajne to Ferrari jest. Zrobię sobie takie zdjątko z Ferrari. Czy z tyłu ktoś się doczepił elegancko? Trzy samochody tak. Tam jeszcze w tle Camaro. Camaro? Camaro. Okej, naprawiamy furkę, bo ją też sobie umyjemy. I tą też. Ta jest trochę za blisko, no nie? Tak w krzaczorach. Dziwnie trochę. Może tak z góry jakoś? Dlaczego nie to? Aj! Nie chciałem wychodzić z trybu. Teraz wszyscy się tu pojawili. Robimy fot. O! Ale kozacko to Camaro teraz wygląda. Komu umyć samochód? A jak ja u siebie myję, to u was się chyba nie myje ten samochód, nie? Tylko u mnie. Tu u Camaro. Kurde, ale dziwnie trochę. Chyba, że ustawię tak. Tak pada chyba ustawić. O! Jak tak pada ustawię, to jest intuicyjnie teraz. To jest intuicyjnie, no. Teraz muszę głowę obrócić. Chyba tak będzie w porządku. Ale mam dziwną pozycję teraz przy robieniu tego zdjęcia. Jezus, dobra. Chyba będzie dobrze. Chcesz draga ze mną jechać jeszcze? SLS-em? Dobra, ja chętnie. SLS to też taka trochę epoka jak ten mój McLaren, no nie? Jedziemy SLS, chodź. Zobaczymy, czy dam ci radę. Nie wyjadę stąd. Okej, udało się. Nie wiem, czy nie zajechałem im drogi czasem. Czekaj, ja się ustawię, bo kurde. Ach, zajadę od tyłu. Ciągi chce się nawet ścigać. Okej, mamy. Czemu sprzęgło naciskam cały czas? Chłopaki mieli trochę laga. O Boże. Dobra, my możemy stąd trochę nawet startować, bo tam niżej jest trochę za nisko, wydaje mi się, na starty. Okej. Chłopaki mieli laga. Ten zobaczył, że tamten nie wystartował, się zatrzymał. Potem tamten ruszył. I tak, nie wiadomo jak. Jest z tyłu traktor. Jest nawet Fiacik malutki. Co, dojedziemy w czwórkę draga? Czekaj, czekaj, czekaj. O, jeszcze raz. Ło, nie dam mu rady. Wszyscy naraz jedziemy draga, tak? Faktycznie, kurde. Wszyscy naraz jadą draga. Ten tramą w ogóle. Opony offroadowe. Zawieszenie ogrodowe. Ekstra. SLS-ik wygrał, no. Ładnie. Czy mogłeś na koniec zdjęcie zrobić? O nie, na czołówę jedzie. O, ale pędzą chłopaki. Jedziemy na wyścig i zero zasad? Możemy zrobić taki wyścig, pewnie. To zaczniemy sobie. Tylko bierzemy te samochody, które mamy, ok? Nieważne jaka tam klasa, po prostu weźmiemy sobie. Pojedźmy sobie na jakiś tam wyścig. O, tu będzie fajny. Chodźmy do tego wyścigu, sobie dojedziemy, ok? Kurde, teraz nie wyjadę, przyblokowali mnie. Dobra, już wyjadę. No to ciekawe jak będzie wyglądał ten wyścig. Jak ja na prostej wypadam z drogi. Jedziemy wyścig bez zasad. Taka była propozycja. Możemy przejechać.
Zobaczymy, czy się uda wystartować. Może uda się pokazowy. Zobaczę, jest PVP. A, mój konwój, pyk. I... Oj, Bilek nie dał hamulców do mojego SLS-a. Oj, to będzie ciężko. O, jest showdown. No to super. To wyścig pokazowy. Każdy tutaj wystartuje według swojego, wiesz, według swojej klasy. Jak ja mam klasę S1, to wystartuję przed klasą S2. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, w której klasie jest ciężarówka. Ależ piękny jest ten McLaren, yeah. Aston Martin, nie ta klasa? Chyba uda się tą pokazówkę odpalić, co? Ostatnio miałem problem, żeby odpalić pokazówkę. To jest fajne, bo wtedy mamy taki typowy wyścig zlotowy. W ogóle zdajcie sobie sprawę z tego, że to są ostatnie zloty przed rokiem szkolnym. Teraz weekend, poniedziałek, wtorek i już jest wrzesień. Idziecie do szkoły czy nie idziecie do szkoły? Masakra, ja sobie teraz zdałem z tego sprawę. Przecież dzisiaj jest który? 28. Rany! Już koniec, kurczę, koniec opierniczania. Właśnie do mnie to dotarło. Ale ty mi o tym nie mów. O. A, też będę musiał zmienić właśnie godziny streamkowania. Kurde, no mnie to, ja nie wiem, kiedy to lato zeszło. Jednego dnia usiadłem przed telewizorem, a drugiego już jest koniec sierpnia. O co chodzi? Z herbatką w ręku i z ciastkiem sobie siedziałem na początku czerwca. A tutaj już koniec! Autentycznie. Kiedy? A wiesz, ja nie muszę iść do szkoły, nie? O dobra, teraz będą startować. Igorek chyba pierwszy startuje, zobacz. Jako jedyny miał najniższą klasę. Jedź, jedź Igorek, jedź, jedź. Musisz nadrobić. On się zatrzymał. A, tu chodzi o to, żeby wszyscy mieli równe szanse. I teraz startuje nas po kolei, widzicie? Oj, teraz klasa S1. Poszła. Spoko, że są te wyścigi, bo one są idealne na właśnie... Idealne na zlot. Jak ja nie miałem kierownicy, jak oglądałem sobie jakiegoś Jupitera gdzieś tam na YouTubach, zawsze patrzyłem, czy jego kierownica, ruchy jego kierownicy są zsynchronizowane z ruchami kierownicy w grze. Się zastanawiałem, jak to działa. Doganiam ciężarówkę. O, ciężarówka ma naprawdę dobry start. Czy ona... Ja myślałem, że na dragu będzie miała najciężej. O, dogania klasa S2. Żelek poleciał. Centenario chyba nie da się do S1 zrobić. Jest za mocny już na starcie. Uuu, wypadłem. Ciepło mi się w rękawiczkach? No ciepło trochę. Takie sobie założyłem na zimę. Bo już się zima zbliża przecież. Trzeba będzie na grzyby trochę pochodzić. Mam nadzieję, że już wyrosły jakieś. Chociaż tyle. Zobacz Igorek, fajnie, że w ogóle dojechaliśmy, no nie? Pięknie, pięknie. 4 września jest szkoła.
Dopiero? Jak? To kiedy? Nie zaczyna się pierwszego? Pierwszy będzie chyba w środę, no nie? Wcześniej od ciebie dojechałem, a jak? No i zrobiliśmy sobie kolejny zlocik w Fordzie Horizon 4, moi drodzy. Proszę bardzo.